Unreal Engine. Wow. Nani? Okej. Let's go! Dalej, ładuj się. O. Okej, okay, dobra. Czyli już można, super. Okej. Okay. It was a time of great adventure and danger. Shunned by his kin, an Illager wanders the land, seeking a new home. But all he found was hatred. Driven by rage against those who wronged him, he wandered blind to whatever end. Until at long last, the Illager found something that would change him forever. The Orb of Dominance. Corrupted by evil, driven by vengeance, the Arch-Illager made all bow before him. And if they did not bow, they would fall. The Illagers raided the land. Who would have the valor? The purity of heart to stand against the Arch-Illager's reign of terror. Well, not that one. But maybe. The other one. You. Bro feast. Bro. Bro. Okej, okej, okej. Funkcja zapisów w chmurze, okej, okay. Zrobiście, okej, okay, okej. Okay. Not bad, not bad. Są z DLC-ka, okej, okay, spoko. Ja tego wyjrzałem. Ustawienie bohatera, okej. Okay. Okej, okej. Ustawienia, gra. Co tu w ogóle jest? Dźwięk, okej. Okej. Efekt. Myślę się otoczenia. Okej. Okay. To chyba tak, nie?
Okej, to się na kontrolerze gra? Nie, chyba nie. Meszko też idzie grać. The village is burning. No doubt it is the work of the evil arch Illager and his minions. They sweep across the land like a ravenous scourge, subjugating or destroying all in their path. This is a time for heroes like yourself. Make haste. The villagers have need of you. Okay, okay. O kurde. Nice. Nice. Okay. Nice, pięknie. Lecimy. La Kulfon. Zaklinanie. Za drogą, okej. Okay. Czekaj, może muszę strzelić w skrzynkę? Nie. Tak się nie da, okej. Dobra, ale jak tą skrzynkę zdobyć? O kurde. Chcę tą skrzynkę. Skrzyneczka, skrzyneczka. Okay.
A którą co? Owieczkę. Molly. You were too late to rescue the villagers, but don't fret. They're still out there somewhere waiting for a hero to find them. Oh yeah. Wędka, okej. Okej. Wybór misji. To jest to, okej. O, to jest samouczek. Okej, dobra. Okej. To lecimy. Chły, 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 chły. By the Arch Illager's decree, all free folk are now enemies of the Illager Empire. Somewhere in these woods, a caravan is transporting villager prisoners to labor in far-off lands. Find the caravan and stop the Illagers, or there's no telling what dreadful doom will befall our villager friends. Ugh. Okej, jakiegoś ostatnika mamy uwolnić. No dobra. Pięknie, pięknie. Elegancko. Elegancko. Dobra, dawać mi tu więcej mobów. Level sam się nie wbije. O, są nice. Rozwidlenie. Yep. This is the Minecraft. The Dungeon Master. Ała. Cham jedyny mnie kurde z dzidy kurde potraktował. Kto wie? Kto wie? Ja tam korzystam z Xbox Game Passa. Za 4 złote.
Ale to jest przejście dalej, nie? Dobra, to jest to, a zobaczmy, co tam było. Dobra, tu nic nie ma. Ja no fajnie testowałem te granie w chmurze i całkiem przyjemnie. No jeszcze nie testowałem, ja po prostu mam zainstalowane, więc... Może też jakąś gierkę sobie obadam za jakiś czas w chmurce. Wiem, że Jack testował, mówił też, że całkiem spoko odgierpnieć z chmurką. No Yakuza generalnie jest na Game Passie wszystkie części, więc to na pewno też będę ogrywał. Skoro jest na PC, no to po cholerę mam kupować na konsolę, nie? Także za jakiś czas rozpoczniemy sobie też Yakuzkę. O, i wtedy się będzie działo. Także fajne są te subskrypcje ostatnio. Jak nie patrzeć, całkiem sporo ciekawych gierek dają. O, gratki 12. No ja kupiłem 12 dodatków. 12 gier i spoko opcja, no. O nie, też spoko. Opcja. Kurde. Nice, level up. Level up. Ja czuję, że tam trzeba było iść, jakby nie patrzeć. Tam były jakieś takie dżunżuny. Idziemy się cofnąć. Żeby rozbić i tak dalej. Nic nie ma. Infinite. O mój Boże. Zwyczony na maksa. Pięknie. Wiejski kupiec, no nice. Podoba mi się to. No, a Minecraft Dungeon mi się spodobał, jak tylko wyszedł, tak de facto mówię, kurde, spoko wygląda to, nie? Jedyny minus Xbox Game Passa to jest to, że nie dają ci z DLC-kami. Że nie dają nam DLC-ków też do tych gierek, nie? Bo w wersji full, czyli tutaj Ultimate, no to daje nam w sumie za to chmurę, co prawda, no ale jednak bym wolał, żeby to też było z DLC-kami.